Warto zauważyć, że w świecie Eiichiro Ody praktycznie nie znajdziemy demokracji. Może gdzieniegdzie w śladowych ilościach. Natomiast zdecydowana większość krajów to monarchie. Sam światowy rząd jest zarządzany twardą ręką przez Gorosei wraz z zarządzającym wszystkim z cienia Imem. Przeważnie też wszystkie organizacje i grupy pozarządowe również są zarządzane przez ludzi o silnym autorytecie. Nawet nasz gumiak lubi się czuć kapitanem swojej załogi. O czym to wszystko świadczy? Postaram się odpowiedzieć na to w tym filmie. Ja jestem Kapelusznik i zapraszam do oglądania. My, ludzie Zachodu, jesteśmy przyzwyczajeni do demokracji. Praktycznie wychowujemy się w niej całe swoje życie i lubimy mieć wpływ na władzę poprzez wybory. Zresztą utrwaliło się nawet takie stwierdzenie w świadomości społecznej, że demokracja to jeden z najgorszych ustrojów, ale dotychczas nie wymyślono lepszego. Więc każda myśl o przywróceniu monarchii czy innego ustroju autorytarnego budzi u nas niechęć i naturalny sprzeciw. Jednakże Oda w swoim uniwersum podjął trud przedstawienia nam świata, gdzie to królowie są podstawą społeczeństw. I myślę, że autor próbuje nam uświadomić pewną uniwersalną lekcję, która jest niezależna, w jakim systemie zarządzania państwem żyjemy. I dlatego powstał też ten film, żeby o niej opowiedzieć i wyciągnąć pewne wnioski. Idealnym przykładem do analizy jest przypadek rodzinnego domu Chopera, czyli dawniej królestwa Drum, a aktualnie Sakura. Zatem od początku Wapol jako król z pierworodnego rodu zarządzającego tym państwem był bardzo samolubny. Pomimo tego, że jego ojciec ponoć był życzliwym władcą, wykorzystywał on swoją pozycję monarchy przede wszystkim do własnych celów. Między innymi zdecydował, że wszyscy lekarze na wyspie będą pracować dla niego. Reszta, która się na to nie godziła, albo była zabijana, lub zdołali uciec z wyspy. W międzyczasie kraj zaatakował Czarnobrody, a Wapol uciekł wraz z lekarzami. Po powrocie napotkał Luffy'ego i spółkę, a następnie został przez nich pokonany i wygnany z wyspy. Nowym królem z aprobatą społeczeństwa i doktor Kurehy ogłoszony został Dalton, były gwardzista królewski na usługach Wapola. Królestwo wraz ze zmianą króla zmieniło też nazwę, by się odciąć od mrocznej przyszłości związanej z Wapolem. Plus sama doktor Kurehy przyznała w drodze na Reverie 2 lata później, iż Dalton okazał się świetnym władcą, który podniósł kraj z kolan. Czyli podniósł jego prestiż w oczach świata, a dodatkowo musiało ich stać na daninę dla niebiańskich smoków, żeby być wśród krajów członkowskich na Reverie. Zatem gospodarka Królestwa Sakury też musi być w bardzo dobrej kondycji. Zatem co zauważamy na podstawie wyżej omówionego przykładu? Zły, egoistyczny władca Wapol, myślący tylko o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie, gnębił kraj, osłabił go oraz uciekł od swojej powinności, jakim była ochrona kraju przed Czarnobrodym. Natomiast Dalton, wybrany zresztą z woli ludu, podniósł kraj na nogi na każdej płaszczyźnie. Lekcją i odpowiedzią, która się kryje za tym wszystkim, to ludzie. Myślę, że Eiichiro Oda chce nas nauczyć, iż nie system czasem jest najważniejszy, tylko właśnie ludzie.
każdy człowiek jest inny, a to oznacza, iż każdy rządzący też jest inny. Chcę przez to powiedzieć, że to wcale nie rodzaj władzy czyni zło wyrządzone społeczeństwo, a ludzie za nim stojący. Dobry władca cieszący się autorytetem jak Dalton nie wzbudzał strachu u obywateli, przez co chętniej pracowali i czuli poczucie więzi z krajem oraz władcą. Mieszkańcy wyspy czuli zapewne większą motywację do wszelakich działań i nie mieli potrzeby ucieczki, w przeciwieństwie do Łapola, za którego panowania w kraju dominował strach i poczucie krzywdy zadanej przez państwo. Skoro władca otaczał się garstką obywateli w postaci lekarzy i swojej armii, nie dbając o ludzi pod sobą. Myślę, że nawet podobnie jest w demokracji. Wola ludu wybierze raz do władzy kogoś mądrego, który zadba o interesy danego narodu, a czasami do władzy dojdą populiści, rodzący kryzys za kryzysem. Jest to pewnego rodzaju naturalny stan rzeczy i pewien cykl, że trudne czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą trudne czasy. Także ja bym kapelusznik, dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim. Chętnie poczytam wasze komentarze w tej sprawie. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.